Najważniejsze jest większe zaangażowanie inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i przede wszystkim indywidualnych. Aby zaangażować inwestorów indywidualnych, ważna jest edukacja i promocja, przede wszystkim tego, że giełda może być również platformą do oszczędzania, do długoterminowego inwestowania. Ludzie muszą zrozumieć, że aby zabezpieczyć swoją przyszłość, powinni inwestować długoterminowo, inwestować czasami nawet biorąc odrobinę większe ryzyko niż to, które dają inne produkty, inne instrumenty o obniżonej stopie zwrotu. Jeżeli będziemy mieli przypływ inwestorów na giełdę, to na pewno pojawią się na niej atrakcyjne spółki. Mamy już do czynienia z pierwszymi IPO. Mamy nadzieję, że tych IPO będzie więcej i dzięki napływowi inwestorów i emitentów koło napędowe rynku kapitałowego zacznie się kręcić szybciej. Ważny są również ekosystem domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Silne domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, silne banki, takie, które będą nie tylko mogły konkurować na rynku krajowym, ale również być silne i przyciągać na giełdę inwestorów międzynarodowych. Również ważne są takie wydarzenia jak Fund Forum Analiz Online. Na tych wydarzeniach spotykają się eksperci z olbrzymim doświadczeniem, których pomysły mogą na pewno dać nam inspirację do tego, aby dalej działać w celu pobudzenia i zwiększenia atrakcyjności rynku kapitałowego.